Yo, cześć, siemaneczko, jestem Elfisem, no są moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Surreal. W tym odcinku będziemy robili coś, czego jeszcze absolutnie na moim kanale nie było, a bardzo, ale to bardzo na to czekałem ze względu na to, że na naszym serwerze miała miejsce aktualizacja i dzięki temu właśnie teraz sobie gramy na wersji 1.15, czyli mamy po prostu pełne prawo, żeby sobie dzisiaj pograć z pszczółkami, czyli teraz na naszym serwerze po prostu grają sobie pszczoły, no grają, po prostu teraz występują i możemy sobie właśnie dzisiaj wbić i ogarnąć sobie po prostu jakąś hodowlę pszczół, będziemy mogli mieć po prostu nieskończoną ilość miodu, więc tak, w tym odcinku po prostu sobie wbijemy po pszczoły, ogarniemy je i zrobimy ich hodowlę właśnie w tym moim wieżowcu i wydaje mi się, że to będzie właśnie na tym piętrze. No w sumie czemu nie, zobaczcie, tylko w tym miejscu, żeby tutaj była taka ściana oczywiście ze szkła i tam będą właśnie mieszkały sobie pszczoły, więc to będzie najlepsza możliwa rzecz na świecie. A właśnie do tego mam takie temki jak szkło, mączka kostna, właściwie to nawet nie wiem po co, ale to jest też ważne, że mamy taki kill off, to jest kill off na silk touch i on właśnie nam daje możliwość ula wydobycia, gdyż ul można właściwie tylko zabrać za pomocą tego właśnie enchantu, czyli silk touch. A więc tak, moi drodzy, lecimy teraz szybko o pszczoły, bo jestem tym mega podierany, ponieważ szczerze, jeszcze nigdy nie miałem z nimi do czynienia, ale mnóstwo nich czytałem, w tym momencie każda osoba, która strzeli suba oraz napisze w komentarzu, uznajemy ul otrzyma ode mnie serduszko, czemu nie, ale trzeba koniecznie strzelić suba, moi drodzy, koniecznie w tym momencie strzelicie suba, oj, bo jest was, dobra, ale mamy ogólnie strasznego farta, ponieważ ule i pszczoły występują ogólnie na biomach właśnie lasów kwiatowych, a właśnie ten biom występuje idealnie obok naszego miasta, więc to jest po prostu taki fart, że to jest po prostu jakaś niewiarygodna akcja, ale spoczku, wiem sobie tylko tutaj teraz tutaj, ponieważ tego sobie teraz Maciek też sobie będzie intruzes, o nie. Okej, okay, a może być grubo, ponieważ intruz może nas zaraz znowu trollować, ale oby takie coś nie miało miejsca, dobra. Ale ponieważ tutaj jest to właśnie ten biom, musimy znaleźć pszczoły i ul. A z tego co wiem, Maciek też chce je koniecznie znaleźć, żeby właśnie móc sobie ich zrobić hodowlę, dobra. A więc trzeba je teraz sobie najpierw jakoś tutaj zlokalizować, a potem będziemy mogli właśnie zrobić ich hodowlę. Mamy ul, ale nie, on pewnie jest Maciocha, bo jest na jego górze. O, ja cię, ej, co pszczoły, co serio pszczoły i jest ten ul. Ej, to jest taka genialna sprawa. Ej, ale niestety, moi drodzy, podjarany, bo żeby takie coś znaleźć, to jak dla mnie trzeba mieć farty, no bo wiecie, to jest dla mnie ogólnie bardzo nowe, bo właściwie nigdy nie miałem z nimi w ogóle do czynienia. O, Macioch! A Maciek grzyba pszczoły! Nie! Ej, ja myślałem, że będę tutaj pierwszy, a jednak Maciek mnie wyprzedził, ej, ale mam teraz, aha, dobra, ale nieważne, będziemy po prostu teraz drudzy, ale ważne, że i tak będziemy mieli ul, i będziemy mieli pszczoły, i będziemy mieli może nawet jakieś pasieki. Ej, to jest dobry pomysł, dobra, a więc teraz tak, gdzie jest jakikolwiek tutaj... Moi drodzy, mamy to. Mamy tutaj pszczoły i to mamy nawet tutaj teraz w ulu. Okej. Ej, ale się w tym momencie cieszę. Dobra, ale w tym momencie każdy niech koniecznie za taką akcję strzeli suba, bo chyba jest warto, dobra. Ale chyba zaraz jak zniszczę ul, to one nie zaatakują, co? Dobra. Więc chyba sobie musimy teraz najpierw zjeść. Dobra. Cyk. Weźmy sobie kwiatkę, ponieważ z tego co wiem, bo o nich po prostu mnóstwo czytałem. Pszczoły polecam za mną, jak będę miał tego właśnie kwiatka w ręce. Dobra. Ale po pierwsze, musimy ten ul wydobyć. Dobra, ale one się wtedy na mnie rzucą, wiecie o tym, bo jak ja im zniszczę ich domek, to one po prostu będą chciały mnie pokonać. Dobra, ale spokojnie, oczywiście im się tutaj nic nie stanie. Dobra, tylko teraz to jest ten kill off, tak, a więc tak, cyk! Okej, one są teraz złe. Pewnie tak, a nie, to jest inny ul jeszcze, ile tu jest w ogóle tych uli, co? Ej, nie ogarniam tego, bardzo tego nie ogarniam, ale szczerze, możemy chyba nawet wziąć dwa ule. To było najlepsze na świecie, dobra, tu jest jakaś pszczółka. Dobra, ale ona musi po prostu teraz mieć drugą, bo jak mamy brać pszczoły, to tylko dwie, żeby móc je właśnie tutaj sobie zaraz móc rozłożyć. Dobra, gościu, a tam jest jeszcze jedna pszczoła, dobra, a więc to, bez ryzyka nie ma zabawy, elo. Okej, mamy to, okej, ona teraz, nie, ona jest teraz zła, ona ma teraz czerwone oczy. Nie, spokojnie, obydwie mają czerwone oczy. Oj, to jest zły znak, serio, musimy stąd teraz uciekać chyba, dobra, elo pszczoły, trzy pszczoły, ej nie, to jest chyba nawet zbyt dużo, bo jest to po prostu pszczoła agresywna i jak ona mnie urządli, to straci żądło i po prostu, no, chyba każdy ogarnia to się potem stanie, dobra, spoczko, teraz lecimy ziomki, to jest dla mnie takie stresujące, serio, bo żeby one tutaj, jedna sobie w ogóle odpuściła, lol, dobra, mam teraz w ręce kwiatka, a więc szczerze, ona jest już spokojna, więc spoczko, a za druga? Też, okej, czyli one są już tutaj spokojne i teraz po prostu teraz, ej, one lecą za mną, ej, ale to jest genialna sprawa, jest bez kitu, to jest takie genialne, dobra, ej, zaraz tutaj teraz państwa za mną zaprasza i lecimy do naszego nowego domku, czyli do mojego wieżowca. I szczerze, myślałem, że będę miał tutaj je pierwsze, ale no skoro Maciek mnie nie wyprzedził, no to mówi się trudno, dobra, teraz tutaj lecimy w tę stronę, ej, mamy do przybycia tutaj spory kawał drogi, ponieważ mój domek jest dość stąd oddalony, bo to jest jeszcze góra Maciocha, więc serio, musimy troszkę tutaj tej drogi pokonać, ale spoczko, dajmy sobie radę. A co gdyby wziąć
pszczoły do Netheru. I potem to musimy koniecznie sprawdzić, bo to musi być bardzo ciekawe. Dobra, ale to jest w ogóle dość trudne, wiecie, bo niby tak sobie tutaj teraz idę, ale ona mogła w każdej chwili właśnie uciec, więc to jest dość właśnie skomplikowane. Ale jakoś sobie tutaj daje radę, więc jest spoczko. Cyk, gościu, lecimy, dobra, lecimy, gościu. One mają żądła! Ej, ale to świetnie wygląda! Ej, a tę grę właściwie rozłożymy, co? Czekajcie, cyk, cyk, cyk. A jak teraz sobie tak zrobię? Okej, okay, raz i dwa. Co wtedy będzie? Będzie mała pszczółka? Będzie mała pszczółka? Mała pszczółka! Ej, ale to świetnie wygląda! Ej, a jak je można nazwać? Ej, to koniecznie będziemy musieli nazwać Beskitu. Dobra, teraz tylko lecimy, goście, lecimy. Mamy trzy pszczoły, w tym jedną małą. Ej, ale to świetnie wygląda i koniecznie to oglądacie do końca. Bo uwierzcie mi, że jest warto, tylko spójrzcie na to. Będziemy zaraz budowali hodowlę pszczół w moim wieżowcu, przecież to będzie najlepsza sprawa. Dobra, ale w ogóle były te krwi Maćka, co? Ale tutaj już nie ma. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, ej, ale ona jest śmieszna, tylko spójrz, ona jest o wiele mniejsza od tych dużych, ale tak o wiele. Dobra, lecimy, lecimy teraz. Okej, okay, w ogóle czemu pszczoły są w Minecraftie aż takie duże? Tak samo jak pająki, przecież pająki są normalnie malutkie, a w Minecraftie są właściwie większe od zwierząt, więc trochę XD, ale spoczko, lecimy zaraz tylko tutaj. Po prostu już jest 100 razy bierzemy jego domku, jest tak blisko już, dobra. Lecimy, gościu, lecimy trochę szybciej, co? One się ogólnie tak troszkę tutaj obijają, myślałem, że będą trochę szybsze. No ale mówi się trudno, z tego co widzę, nie jest i tak źle, bo one i tak dość szybko lecą. Patrząc na to, że mają takie malutkie skrzydełka, a takie ogromne ciała, więc trochę XD, dobra. Lecimy teraz szybko, w ogóle intruz jest teraz na serwerze, więc się trochę tego obawiam. Ale miejmy nadzieję, że go nie ma w naszym mieście, bo jak jest, to możemy mieć z tym taki problem, ale spoczko, damy sobie z tym jakoś radę, dobra. Okej, okay, przechodzimy teraz tędy mostem. One umieją pływać? Jakim cudem? Przecież one mają skrzydła, przecież one by się utopiły. Ej, ale to jest świetne, przecież te pszczoły tak tutaj fajnie działają. Żeby pszczoły w Minecraftie pływały, to jest po prostu mistrzostwo świata, lol. Dobra, idziemy teraz tędy, tu jest domek Abery, widzę. Ale Abry chyba teraz nie ma w domu, bo... A nie, przecież Abra był wygnany, no tak. Aż zapomniałem, lol, lecimy teraz tylko tutaj tędy. Lecimy, lol, one są już w naszym mieście, widzicie? One są już w naszym mieście, czyli po prostu mieszkają już z nami, widzicie? Pełnoprawni mieszkańcy milionowic. I to jest takie dobre, dobra. Tu jest dom Aby, ale Abra chyba nie ma żadnej pszczoły, jeśli się nie mylę. Przecież on teraz tam tutaj nie mieszka, więc spoczko. Ważne, że jestem teraz drugi, ale z tego co wiem, chyba tylko ja i Maciek trafiają pszczoły. Bo Abra jest teraz bardzo daleko i ona chyba nawet nie ma biemu, żeby były pszczoły, bo one są tylko właśnie chyba na łąkach i w tych kwiatowych lasach. Okej, okay, lecimy teraz. Ona urosła, nie, nie. Co? Ej, ona tak do mnie mega blisko podleciała i mi się wydawało, że ona urosła. Ale dziwne, dobra. Okej, okay, ale jest blisko, widzicie to? Jest już tak blisko. Zaraz będziemy je mieli u nas w domku. Okej, okay, genialne, spoczko, cyk. Ej, lecimy, goście, lecimy teraz stąd szybko. I za... w ogóle możemy chyba zaraz stąd wziąć miód, ponieważ mam tutaj te ule. I jeśli się mylę, w nich właśnie jest miód, czyli będziemy mogli sobie... Ej, ale to będzie bliskie, moi drodzy. Zaraz wam tutaj oczywiście to wszystko pokażę, bo jest to pokazywać. Dobra, lecimy teraz tylko tutaj na górę. Zapraszam tutaj państwa. I no w sumie, tu jest też dość pusto, ale tu jest ogólnie nie aż tak dużo miejsca. Ej, no bo w sumie, gdyby to zrobić w tym miejscu... Ej, czekajcie, a więc tak, chyba ja tutaj teraz sobie po prostu teraz tutaj okej, okay, zrobimy je tutaj w tym miejscu. Chodźcie goście, chodźcie do mnie i polecimy sobie po białe szyby, żeby móc dla nich z nich właśnie tą zagrodę zbudować, okej. Okay. Ale czy ja miałem w ogóle białe szyby? Ej, no muszę mieć jakiekolwiek, co? Muszę mieć jakiekolwiek, dobra. Cyk, tyle, ej, no w sumie mam tego tutaj sporo, więc tutaj chyba tego powinno tyle wystarczyć, co? Dobra. A więc tak, tylko sobie teraz bierzemy tutaj na górę, cyk, okej, okay, one tutaj są jeszcze. Gdzie jest druga? Ej, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Czy ona uciekła? Ej, co się stało? I czy ona zwiała? Niemożliwe, niemożliwe. Ej, co się stało? Ej, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Co? Ona zniknęła! Gościu, ona zniknęła! Przecież ona była jeszcze sekundę temu w tym miejscu. Nie! Gdzie ona jest? Ej, nie! Czekajcie, tu jest jedna, tu jest druga. Ale gdzie jest ich siostra, co? Czy tam mama? Nie ogarnia już tego, nie ogarnia już tego. Ale się nią martwię, bo w sumie przecież było tutaj dosłownie sekundę temu, a teraz zniknęła. One też? One... Tu są, ale tylko dwie, czekajcie, wezmę tego kwiatka, tu jest mała, a duża tu jest, dobra, a ta druga duża? Czy ona gdzieś tutaj będzie, co? Jak ona mi uciekła, to ja tego po prostu nie wytrzymam, dobra, ale tu jej chyba też nie ma, więc no, chyba nie jest aż tak źle, dobra, cyk, teraz tylko za mną zapraszam i budujemy teraz hodowlę na pszczół w Minecrafcie, okej, okay. Cyk, cyk, lecimy, goście, lecimy, ale szczerze,
Gdzie to w ogóle zwiało? Bo to jest bardzo dziwne, że była sobie pszczoła i cyk, jej nie ma, no lol. Okej, teraz tutaj tylko wbijamy. Zapraszam tutaj bardzo serdecznie. Cyk, okej. Teraz to szybko budujemy, żeby one nie uciekły, okej. Tak. Ej, oby mi się to udało, bo jak nie, to po prostu stracimy dwie pszczoły. Nie, goście, stójcie. Ale gdzie jest ta trzęścia? No przecież ona tutaj była dosłownie sekundę temu. Ona gdzie uciekła? Halo? Ej, nie rozumiem tego, bardzo tego nie rozumiem, no ale spoczka, musimy sobie z tym jakoś poradzić. W końcu dwie to jest też oczywiście duża, a w końcu ta jedna zaraz urośnie, nie? Więc będziemy mieli po prostu zaraz dwie duże, okej, tylko teraz tutaj tak, cyk, w tym miejscu. I po prostu są pół płytki, czyli musimy iść po kwarty jeszcze, no ale dobra, damy sobie z tym jakąś radę. Gościu, stój. Tędy wbijamy, tędy tutaj wbijamy. Okej, chodźcie do mnie, chodźcie. Dobra, dziękuję bardzo. I teraz to szybko zamykamy i lecimy pod dirtę i ogólnie, żeby tą zagrodę jakoś urządzić, więc tak. Mamy w ogóle te dwa ule. A co jak w nich są pszczoły? Ej, ale się teraz jaram, bo szczerze, aż tak tego nie ogarniam, ale w nich mogą być chyba pszczoły, jeśli nie mylę, dobra, ale teraz tak, drewienko, musimy tylko sobie teraz tutaj wziąć, to tak z pustaka, weźmy też tutaj liście i w ogóle ich tekstura się w ogóle zmieniła i spójrzcie, one teraz trochę inaczej wyglądają. Ej, no w sumie, chyba nawet to jest lepiej, dobra, cyk i teraz tylko tutaj ten grass block, okej. Raz, i tu się też zmieniła tekstura. Ej, o co chodzi? Ja tego tak nie rozumiem. Okej, czyli mamy też mączkę kostną. Weźmy też w ogóle dość sporo kwiatów. Okej, weźmy tutaj, no, weźmy też tutaj takie. Weźmy takie, żeby one miały po prostu tutaj, no, po prostu jak w domku. Żeby się czuły tam jak najlepiej u mnie. Dobra, weźmy też może tutaj też te. Cyk, w sumie tym więcej ich, tym lepiej. No i tak może tych żółtych jeszcze troszeczkę. Okej. I teraz tylko wbijamy, ale musimy ten kwarc wziąć, nie? Gdzie jest ten kwarc? Albo weźmy zamiast niego te bloki, Ej, czekajcie, bo ja już tego nie rozumiem, ale spokojnie, jak ja sobie z tym poradzimy, bo to jest w ogóle takie skomplikowane, żeby ogarnąć zagrodę za pszczół, bo jest tutaj ogólnie w tym nowy, bo ja właściwie nigdy nie miałem absolutnie z nimi do czynienia i to jest dla mnie ogólnie dość spora nowość, dobra. Cyk, ej, tutaj musimy po prostu teraz iść po kwarc. Nie musimy, ja już mam na to mega fajny sposób, dobra. Mam, ile tego mam? 5? Ej, czy tego nie było więcej, co? Dobra. Ale teraz tak, cyk, tylko w ten sposób. Okej. I teraz tak, widzicie, w ten sposób, żeby one nie uciekły. Ej, to jest też bardzo fajny sposób, okej. Cyk, ale musimy teraz je tutaj wszystkie sobie powydobywać, okej. Tak. Ej, ale zaraz będzie taka domek, drodzy, będzie zaraz taki dla nich domek. One będą miały tutaj tak dobrze jak w domu, po prostu, tak dobrze jak w domu, okej. Tyle tego sobie weźmiemy, dobra. Mamy tu już 5. Teraz tylko tak i chyba nam tego nie starczy, co? Raz, dwa, trzy. Brakuje nam tylko 4 te płyty. Okej. Już myślałam, że ona uciekła. Ale szczerze, gdzie jest ta trzecia? Przecież ona tutaj ewidentnie gdzieś musi być. Ale, o nie, spokojnie. I skąd się tam w ogóle wzięły te moby? Dobra, to było w tym miejscu, tak, to jest tutaj. Ale musimy jeszcze tylko wbić po furtki, żeby móc właśnie sobie ogarnąć też jakieś tutaj wyjście, żeby non stop tego szkła nie niszczyć. Dobra, cyk, i gdzie tutaj były jakieś furtki, co? Tutaj nie ma. Ej, chyba jakieś tutaj w ogóle miałem, co? Wiecie co, to może jednak je sobie zrobimy, co? Okej. Tylko tutaj teraz płatki. Raz, dwa, trzy, cztery, tego weźmiemy i teraz tylko dwa drewna, okej. Raz i dwa, okej. I teraz tylko sobie craftujemy i zaraz lecimy im budować tą dla nich epicką, moi drodzy, zagrodę, okej. Będzie jedna i musimy przecież mieć dwie, bo one po prostu wylecą zaraz nam, okej. Weźmy sobie tylko tutaj teraz tyle i tyle tego, okej. I musimy sobie teraz tylko jeszcze jedną furtkę ogarnąć i będziemy mieli to już z głowy, dobra. Cyk i cyk, mam już dwie, teraz tylko czas je postawić, okej. I w sumie to chyba nie jest aż takie trudne, jak myślałem, oprócz tej jednej pszczoły, która po prostu gdzieś uciekła. I w sumie ona gdzieś tutaj wręcz musi być, bo to jest niemożliwe, że ona sobie od tak zniknęła, nie? To jest wręcz nierealne. Ona tutaj po prostu gdzieś musi być. Tu jest w ogóle jakieś dużo zębiaków, raz, dwa, trzy, cztery. I tu jest w ogóle mobów, lol, uciekamy stąd szybko. Lol, ale mamy własną... Gościu, skąd się tutaj wziąłeś? Czy one zniknęły? Gdzie jest ta mała? Gdzie ona jest? Czy ona zwiała? Nie, gdzie ona jest, moi drodzy? Gdzie ona jest? To jest grane! Ona tutaj gdzieś musi być. Nie! Jak ona teraz uciekła, to mamy taki problem. OMG, czy ona zwiała? Czekajcie, zaraz sobie ogarniemy oczywiście, tylko teraz sobie tak cyk w tym miejscu sobie postawimy i wokół damy właśnie tutaj szkło. A spokojnie, zaraz ja sobie oczywiście znajdziemy, bo to jest niemożliwe, żeby pszczoły znikały, to jest po prostu nierealne. Ja w to nie wierzę, okej, cyk, teraz tylko tutaj tak i tak. A w tym miejscu chyba możemy teraz tymczasowo dać szkło. Tylko sobie tutaj teraz zjem, okej, ej gościu, instant sobie, co? Tak. Typie osu, i się będę mogła tutaj nic postawić. Ej, co z nim jest nie tak? Halo, ona tak tutaj nie ogarnia życia. Chodź teraz tutaj, kurczę, za mną, co? Masz tutaj kwiatka w ogóle? A tu jest, ej! Ale się skamuflowała, ej, to było takie dobre! Ja myślałam, że ona zniknęła, ona była non-stop w tym miejscu.
Ej, ale to jest spryciara. Ej, tak się wystraszyłem już. Ale ona była jednak tak blisko. Ej, genialne, po prostu genialne. Ale się już tak wystraszyłem, spoczko, ale nie mamy się czego bać, ponieważ ona tutaj cały czas jest i nie musimy chyba się bać, że zwieje, bo jest teraz wszystko perfekcyjnie zamurowane, okej. Cyk, cyk, cyk. Będziemy tutaj sobie zaraz mogli oczywiście postawić dirta, żeby one się czuły jak w domu, okej. Oj, tutaj nie może tak być, bo one zwieją, okej. Tak, tak. Ej, no w sumie ta tekstura się minimalnie zmieniła. Ale tych ma nawet dobrze, bo teraz taka jest ciemniejsza, bo była taka mega jasna i to nie było aż takie fajne dla oczu, okej. Cyk, cyk, cyk. Ej, dwie pszczoły, ale tylko czekam, aż ona urośnie. Tylko po prostu czekam, okej. Ale gościu, czemu teraz non stop siedzisz? Ona po prostu... Ej, co jak ona urośnie? I co w tym miejscu i nie będzie miała miejsca? Ej, to może być dość skomplikowane, ale musimy to zaraz sobie ogarnąć, żeby ona to wyszła. Koniecznie, dobra. Teraz tylko tutaj tak cyk, 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 cyk w tym miejscu, dobra. No i teraz gościu to stawiamy, okej. Tak, i będziemy zaraz mieli tutaj wręcz idealną zagrodę dla pszczół w Minecrafcie. I to w moim wzroście, po prostu aż to nie wierzę. Ale sam fakt, że będziemy mieli coś tak niesamowitego, to jest po prostu jakaś masakra. Okej, cyk, 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 tylko zaraz tak. I jeszcze mamy być ule, które będziemy zaraz musieli postawić. Okej, cyk, 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 teraz tylko tak. Okej, i chyba możemy po to sobie zrobić takie coś. Czy będzie sobie tutaj raz, dwa, takie coś. I właśnie na nich sobie postawimy ule. Czemu nie? Okej. Teraz tylko tu jeszcze w tym miejscu, dobra. Żeby tutaj było wszystko oczywiście mega symetrycznie, dobra. Tu był ten ule oczywiście. On będzie sobie w tym miejscu, dobra. Ej, spójrzcie, on ma w środku miód, czyli możemy go sobie zaraz wydobyć, okej. Cyk, ale teraz tutaj oczywiście też jeszcze liście, dobra. Położymy chyba w tym miejscu, żeby w ogóle jakieś były. Gościu, uciekaj stąd, pliska, uciekaj stąd. Gościu. Gościu, co ona robi? I czemu ona się nie rusza? Halo, pszczoła. Ej, trochę dziwne, ale ona stąd wręcz musi uciekać. Gościu, gościu, no leć stąd, pliska. Ej, co ona robi? Czemu ona się tak zachowuje? Halo, czemu, gościu? Ej, ja tak tego nie rozumiem, no ale chyba musimy to po prostu sobie zaakceptować. Czy ona ma takie dziwne zachowanie? Dobra, cyk tylko tutaj w tym miejscu, dobra. Ej, to w sumie teraz wygląda jak drzewo. Ej, ale fajne, ej, ale piska akcja. Będziemy mieli taką fajną zagrodę na nich. Okej, teraz... Tylko teraz tutaj tak cyk, cyk, cyk w tym miejscu, dobra. Teraz tylko tutaj te liście polecą. Dobra, i tylko ich teraz tutaj jeszcze więcej. No i stawiamy teraz w tym momencie ul. On był tak. I no w sumie, teraz sobie tylko możemy miód zebrać, będziemy mogli pić miód, ale to będzie fajna, epicka sprawa, okej. Ale mam tutaj oczywiście kwiatów jeszcze. Cyk, dawaj sobie w tym miejscu. Chyba takie trzy wystarczą, ale teraz mamy tutaj ich jeszcze więcej, dobra. Niebieskie polecą tutaj jeszcze w tych miejscach. Ej, ale to jest przepiska, moi drodzy, jestem tutaj tak tym podjarany, dobra. Te tutaj jeszcze polecam, te, żeby tutaj było ogólnie mnóstwo kwiatów, żeby one mogły zbierać mnóstwo miodu. Jakieś jeszcze? Te mam tutaj jeszcze, okej. Widzicie? One już się wzięły za zbieranie. Ej, ale koks, moi drodzy, ale koks, dobra. Mam tu jeszcze jakieś, mam tutaj tulipany jeszcze, dobra. Polecam w tym miejscu. Ej, to jest takie piękne, ale teraz musimy tylko iść po ognisko, bo z tego co wiem właśnie za pomocą ogniska można zebrać miód i one mnie nie zabiły. Więc poczka, więc tak, tylko musimy zaraz... Tu jest ten boczek, okej, spoko. Ale gdzie miałem w ogóle jakieś ognisko? Czy ja w ogóle jakieś miałem? No bo chyba nie i będziemy musieli je skraftować. A ja kompletnie nie znam craftingu na ognisko, więc czekajcie. Musimy sobie na pewno wziąć tutaj węgiel. No tak, no uznajmy, że 5. To sobie teraz tutaj tylko odłożymy. I były też chyba potrzebne patyczki. Więc tak, no ich, no... Tyle sobie możemy teraz wziąć. I chyba jeszcze drewno, co? Chyba tutaj deski albo drewno. Ale zaraz sobie to zobaczymy. Okej, cyk. I teraz czy nam zadziała? Czekajcie. Działa, widzicie, działa. Jeśli mamy zaraz ognisko, mam tutaj sliktacz, mam sliktacz, okej. Cyk, tylko teraz tutaj tak, to sobie teraz włączamy, dobra. I to chyba były już tylko tutaj potrzebne nożyczki, co? Nożyczki. A mam je do góry, okej, mam je do góry, więc spoczko, zaraz sobie to garniemy, dobra. Cyk, lol, mamy własną hodowlę pszczół w Minecrafcie, dobra. One były chyba na wyższym piętrze, co? W tej skrzynce. Mam je tutaj, moi drodzy, mamy je tutaj, okej, spoczko. Dzień dobry, okej, tak, zamykamy sobie. Ej, ale to ładnie wygląda, nie? Ej, przefajnie, dobra, tylko teraz tutaj tak. I zaraz tylko musimy to sobie zebrać. Czekajcie, gdzie to jest? Mamy plastry miodu, ej, mamy plastry miodu, ej, ale epickie. Ej, ale epickie, nie wierzę w to, aż to nie wierzę, dobra, mamy teraz ognisko, spoczko. Cyk, lol, co się tu w ogóle dzieje, okej, mamy je i tylko teraz tutaj tak, w tym miejscu, gdzie mieli jeszcze więcej miodu, chyba możemy nawet ich blok zrobić. Ej, to było takie dobre, okej, tylko teraz sobie tylko musimy wziąć, dobra, mamy je już, są plastry miodu, dobra. A więc co, chyba tutaj trzeba z nich zrobić blok, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to działa w ten sposób, że można właśnie z nich robić takie mega fajne bloki dekoracyjne i damy go sobie po prostu w tym miejscu. Ej, ale to fajnie wygląda i mamy tutaj jeszcze jakieś plastry, ale z nich chyba nie można absolutnie nic zrobić, więc no kurczę, no XD troszeczkę, ale w sumie
I tak to jest już mega fajna akcja, że mamy tutaj własną po prostu pszczelarnię, mamy tutaj ich tyle, okej. Okay. Ale chyba możemy nawet sobie w tym miejscu to postawić ognisko. Chociaż nie, bo one będą mogły się ty po prostu o to bić, więc chyba nie, dobra. Ale moi drodzy, tak czy jak bardzo wam dziękuję za oglądanie tego zrobionego odcinka. No i co? Subskrypcja, dzwoneczek, łapę w górę i wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, bo macie link w opisie. No i co, widzimy się jutro, dziękuję bardzo. Ej, ale mamy fajną zagrodę, mega się tym jaram. Widzimy się jutro, siemaneczko, eleczko i yo, gościu, yo!